dziecko idzie spać. Pelerynę i leci z nią do łóżka, a mama nie ma pelerynę. Popatrzcie się na okładkę, jaka śliczna. Najbardziej lubi brzydkie kaczątko. Mogę się wcielić w detektywa i mogę im pomóc rozwiązywać zagadki. Rolna córka z błędnika, której dziewczynka wykazuje przyjazd do chłopaka Bielka. Mała reporterka. Też kiedyś chciałbym też podróżować. I można go czytać parę razy, bo w ogóle się nie nudzi. Cześć! Jeżeli chcecie poczuć pełną emocji i przygód książkę, oto Hobbit, czyli Tam i z powrotem. Napisane przez pana Tolkiena. To pozycja obowiązkowa dla fanów kotów i fantazji. Bohaterowie są jak żywi.